słabsze osiągi, większe spalanie, czyli już od stycznia wchodzi nam nowe ekologiczne paliwo E10 w trosce o matkę naturę. Nowe paliwo E10, które samochody nie powinny go tankować. Od 1 stycznia 2024 roku ze stacji zniknie benzyna 95 z symbolem E5. Zastąpi ją paliwo oznaczone symbolem E10 ze zwiększonym udziałem biokomponentów do 10%. Nowe paliwo nie nadaje się do wszystkich samochodów. Te starsze są nieprzystosowane do tankowania benzyny E10 i będą musiały być zalewane droższą benzyną 98. I o co tutaj chodzi? Już od stycznia wchodzi nam nowa tak zwana 95, czyli paliwo oznaczone PB95, czy według tych norm unijnych E5. Ona jest teraz, a od stycznia zastąpi ją E10, która już będzie miała domieszkę 10% tych biokomponentów. I problem jest w tym, że nowoczesne czy nowe samochody są przystosowane do tego, żeby na tej nowej jeździć. Natomiast starsze już mają problem i sami producenci samochodów tworzą listy samochodów, do których nie zalecają lania tej 95 nowej, tej E10, i ci użytkownicy starych samochodów będą skazani na to, żeby zalewać swoje pojazdy droższą, dużo droższą 98. Możesz sprawdzić, czy Twój pojazd jest kompatybilny z benzyną E10, którą zobaczymy już od stycznia, wchodząc sobie na stronę e10.klimat.gov.pl i tutaj wpisując markę, model oraz rok produkcji swojego pojazdu, to tutaj ten portal Ci podpowie, czy Twój samochód może być zalewany tą nową 95, czy musisz tankować 98. Jak wynika z badań niemieckiego ADAC, ADAC, Allgemeiner Deutscher Automobil Club, chyba tak. Tak, to Allgemeiner Deutscher Automobil Club, czyli niemiecki automobil klub, który zrzesza ponad 19 milionów członków, w tym 1,5 miliona motocyklistów. Więc na pewno wiedzą, o czym piszą. A piszą tak. Zastosowanie E10 powoduje zwiększone zużycie paliwa zwykle od 1,5 do 3%, do tego dochodzi niewielki, około 5% spadek osiągów, który dla kierowcy będzie w zasadzie nieodczuwalny. No, zobaczymy. Ten sam klub twierdzi również, że na E10 mogą jeździć wszystkie samochody produkowane od listopada 2010 roku. Moja Q7 jest z 2008, ale na szczęście jest w dieslu, więc ja nie mam o co się martwić. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, jak jego samochód się będzie na tej E10 zachowywał, to może sobie wejść na tą stronę, o której już mówiłem, lub poczytać to, co zalecają producenci. A lista tych samochodów, do których producenci nie zalecają lania tej nowej E10, jest bardzo, bardzo długa. I dla przykładu Volkswagen ostrzega przed E10 użytkowników następujących samochodów. Lupo, Polo, później mamy Golf 4, Golf 4, Golf 5, Golf 5, Touran. Przeróżne są te samochody. Wprowadzenie tego paliwa opartego na biokomponentach oczywiście nie było naszym pomysłem, tylko pomysłem, który przywędrował do nas z Brukseli. Natomiast mieliśmy furtkę do tego, żeby te paliwa wprowadzać do 2030 roku, więc nie musieliśmy tego wprowadzać już od stycznia roku 2024 roku. Zgodził się na to oczywiście Mateusz Morawiecki, który z wielkim entuzjazmem podpisuje wszystko, co przychodzi do nas z Brukseli, i jakby tam zaproponowali jakiś zestaw garnków, to też by go na pewno chętnie kupił. Dobrego dnia. I jeszcze takie małe postscriptum. Nie wiem, czy też zauważyliście, ale te wszystkie takie ekologiczne rozwiązania, które płyną do nas z serca Unii Europejskiej, to one zawsze uderzają w tych najmniej zamożnych, czy mówiąc wprost, w biednych, czyli z posiadaczy samochodów najstarszych, bo to oni teraz będą mieli kłopot taki, że nie będą mogli sobie tańszej 95 zaraz, tylko będą skazani na 98. A oni nie przez to mają takie samochody starsze, że je lubią, tylko przez to, że po prostu na takie ich stać. I z wieloma tymi ekologicznymi rozwiązaniami to właśnie tak jest, że to ci najbiedniejsi niestety muszą płacić najwięcej.